zdarza się. Jesteśmy w miejscu, którego dotyczyć ma dzisiejsza konferencja prasowa Komitetu Wyborczego Wyborców Miasto dla Ludzi Lubelski Ruch Miejski. I tu żyje ponad 400 osób, kilkadziesiąt rodzin, które są eksponowane 24 godziny na dobę, nie tylko na wszechobecny hałas wynikający z działalności firm, ale również oddziaływanie zakładów o znacznej uciążliwości aerosanitarnej. Ten dym czasami zmienia barwę na zdecydowanie bardziej brunatną. Ale nie bardzo instytucje powołane do tego celu kwapią się z badaniem zawartości tychże wyzieł. Mieszkańcy na miarę możliwości dbają i radzą sobie o obszar, o teren, który jest ich własnością, no ale podlega całkiem innym warunkom niżeli w innych częściach miasta. Ten hałas, który dobywa się zza tego ogrodzenia, on i tak po wielu interwencjach na szczeblu centralnym, nie wyłączając Ministerstwa Sprawiedliwości, uległ tak jak gdyby ograniczeniu i wyciszeniu, ale jeszcze nie tak dawno, nawet w godzinach nocnych, zza szyb i ścian dobywało się to, co Państwo za chwilę usłyszycie. Te kontenery, jak zmieniają, to jest taki pisk, że w uszach mało bębenki nie popękają. Jedna z mieszkanek właśnie relacjonuje warunki, jakie tu mają miejsce wtedy, kiedy następuje przeładunek, załadunek i transport. Jak ładują złą, bo dzisiaj to jest 1/10 tego, co się dzieje normalnie. Jak ładują złom, to nie jest położony, tylko on jest rzucony z góry. To jest jeden huk. Tutaj się nie da o tak normalnie, jak my rozmawiamy. Się nie da porozmawiać. Tu trzeba krzyczeć. My jesteśmy nauczeni krzyczenia. Tak samo w tej chwili oni się troszkę odsunęli od płotu, ale normalnie złom był 5 metrów od płotu i tu pracowali pełną parą. W tej chwili oni się troszkę odsunęli, mają mniej tego złomu, ale tu było naprawdę, naprawdę bardzo ciężko. Tutaj godzina 6 rano, to jest rzucenie złomu, obudzenie wszystkich mieszkańców całego tego osiedla i zaczynanie pracy. To nie ma o tak, że to jest cichutko, tak jak dzisiaj. Dzisiaj to jest cichutko. Normalnie my byśmy tutaj nie rozmawiali. A internautom wystarczy przywołać, czy też wspomnieć to, co co jakiś czas widzą na filmach nomen omen, grozy albo killerach, pracę urządzeń przeładowywujących, ładujących złom, co zresztą fragmentarycznie widać na załączonym obrazku. Technologicznie następuje po nabraniu, po złapaniu chwytakiem określonej ilości odpadów metalowych. Jest ona zrzucana następnie na środki transportu.
odgrodzili się od nas, tak jak my byśmy byli tutaj jakimiś złodziejami, jakbyśmy mieli kraść im ten złom. No zobacz, jakie druty. Tak jak w więzieniu. Kto to widział? Ale jak żeśmy prosili, żeby nam zrobili jakiś mur wyższy, czy jakiś odsłonięcie, żebyśmy troszkę mieli tego powietrza normalnego, a nie tej sady, nie tego... Nie, na to nie ma... Drut kolczasty i ogrodzenie ażurowe ani nie tłumi hałasu, ani nie filtruje zanieczyszczeń pyłowych, tudzież gazowych. No, panie prezydencie, państwo radni, nie udawajcie, że nie ma w naszym mieście ulicy Grenadierów i od lat żyjących w totalnym dyskomforcie mieszkańców, którzy są podatnikami w naszym mieście, którzy regularnie współutrzymują was na urzędach. Zanieczyszczenie to nie tylko smog, o którym znowu zaczynamy mówić, bo zaczął się już tego grzewczy, ale to też kwestie uciążliwego hałasu i to są też kwestie chociażby zanieczyszczeń gleby, środowiska bezpośredniego wokół mieszkań, wokół domów. Jesteśmy tutaj nieprzypadkowo w tym miejscu, dlatego że jedna z naszych kandydatów na radnych, pani Anna Bolecka, mieszka tutaj i przez od dłuższego czasu próbuje bez współpracy zainteresować sprawą współpracy osób, dużych miasta i radnych. Pani Bolecka opowie o tym. Opowie o tym pokrótce. Wcześniej jeszcze powiemy dużo więcej na temat smogu i problemu, jaki mamy z tą kwestią. Zapraszam może najpierw pana Andrzeja Kołkowicza, który jest również działaczem Lubelskiego Alarmu Smogowego, żeby powiedział coś więcej na temat kwestii smogu. Dzień dobry państwu, jak wiedzą mieszkańcy Lublina, może nie wszyscy mamy w Lublinie, mamy w naszym mieście potężny problem z powietrzem, zanieczyszczeniem powietrza. Ono w każdych warunkach przekracza normy zalecane przez Światową Organizację Zdrowia, czy też te rekomendowane przez organy krajowe i europejskie. Natomiast tu jest specyficzna sytuacja, bo poza tym, że jakość powietrza jest zdecydowanie gorsza niż w jakimkolwiek innym miejscu Lublina, ze względu na uciążliwe sąsiedztwo, to dochodzi jeszcze totalny dyskomfort w postaci hałasu, czyli kwestie akustyczne i wibracje. I my tu jesteśmy przez kilka czy kilkanaście minut, natomiast mieszkańcy mają te 24 godziny na dobę, dlatego że ulokowano ewentualnie strefę gospodarczą, ulokowano przy nim. Miasto, to na co się powołuje, to że to są zaszłości, których nie można wyprostować. Tymczasem równolegle, tu i teraz, wydało zgodę na budowę mieszkań, również w strefie aktywności gospodarczej, co wcześniej czy później zakończy się dokładnie tym samym. Więc problem tych państwa jest jeszcze zdecydowanie gorszy niżeli nas, którzy w centrum czy na obrzeżach słyszymy co jakiś czas tego typu hałasy, jak praca silników czy załadunek tu złomu. I do tego dochodzi ta uciążliwość 24 godziny na dobę w postaci nieodległych zierwa.
to, co możemy zrobić, to jest to, co prowadzi do sytuacji. I sprawującą na nim nadzór następny pana prezydenta, i obecnie jeszcze panie prezydentem na czele, i oni te problemy rozwiążą w późnym czasie. Dlatego, że jeżeli przez 8 godzin będą przebywać w warunkach 24-godzinnego, nieustannego życia, choć to je trzeba by było inaczej nazwać, mieszkańców, to oni ten problem rozwiążą na pewno. Może ja jeszcze dwa słowa. Nazywam się Krzysztof Szewczyk, jestem gminem. Startuję pierwszy raz z komitetu wspomnianego do Rady Miasta z rejonu Kalidoszczyzna, Ferin, Tatarzy. Drodzy Państwo, jesteśmy tutaj w miejscu, które szanowna prasa i media same zauważyły, w jakich warunkach mieszka około 300 mieszkańców naszego miasta. Gdyby nawet mieszkał jeden, to należy się nad jego losem pochylić. Tymczasem ani Urząd Miasta, ani jako urząd, ani radni w żadnej z kadencji nie zadali się trudu, żeby tych 300 wyborów może jakoś w konsekwencji wysłuchać, coś im jakoś pomocną dłoń wyciągnąć. Drodzy Państwo, teraz do meritum. Proszę zobaczyć, w 2009 roku aktami notarialnymi zakupili ci ludzie nieruchomości, tytuły prawne do tych nieruchomości, do lokali mieszkalnych, zaznaczam mieszkalnych. Nigdy ten rejon nie był terenem zabudowy wielorodzinnej, a zatem powstało coś, co powstać nie powinno. Zgodnie z ustawą nie powinno istnieć, ale powstało. Nie rozwodźmy się na tym, bo wiadomo, że w Lublinie, jak i w każdym mieście, głód mieszkaniowy jest i nie wszyscy mają środki do tego, aby zakupić w apartamentowcach, chociażby tak jak obecnie powstają, bo to każdy by chciał w takich mieszkać, ale niestety możliwości są inne. Druga sprawa. Wprowadzając się w te lokale, dostali Państwo nakazy płatnicze podatkowe. Również od nieruchomości lokalny, bo gdyby to były przemysłowe, to omen omen spłaciliby jeszcze 10 razy więcej. Szkoda, że ich urząd tak nie skrzywdził, to tak już w cudzysłowie, bo mógł przecież naliczyć od lokali usługowych. No całe szczęście, że nie uczył. Dalej, proszę Państwa, mieszkańcy broniąc się w desperacki sposób piszą do urzędu, w tym wypadku do Urzędu Miasta, i prezydent dwie kadencje siedzi na urzędzie i nie ma ochoty wysłać kogokolwiek albo odpisać, proszę bardzo, od 26 sygnowane pismo i złożone do urzędu, do tej pory mieszkańcy nie otrzymają odpowiedzi. Szanowny panie prezydencie Krzysztofie Żuk, proszę, Krzysiek, bo się znamy, ty nie bagatelizuj ludzi. Bo to się źle skończy. Murem to można stać za Żukiem, aby nie kartonowy. To tak na marginesie. I teraz proszę Państwa, problem jest na pewno złożony, bo dzisiaj jesteśmy na etapie opracowania nowego studium, co może dać konkretne jakieś posunięcie, jeśli chodzi o ten rejon, i załóżmy ten teren przekształcić na teren zabudowy wielorodzinnej. Ale zobaczymy, co się wtedy stanie z terenami przemysłowymi, z właścicielami tych terenów, prawda? Druga sprawa, no można tych mieszkańców wywłaszczyć, wykupić ten teren, zburzyć to, sprzedać to, to jest dosyć łakomy koncept, bo taka jest prawda. Ten teren tutaj, gdzieś jestem doradcą rynku nieruchomości, ten teren tutaj kształtuje się w granicach 500 zł za metr kwadratowy. Proszę Państwa, burząc te nieruchomości, można ten teren sprzedać i nie wiem, czy by tyle lokali mieszkańców wybudował i uwolnił ich z tego, bo przecież proszę zobaczyć. Na tym terenie, jak Państwo słyszycie, jak Państwo widzicie, bo to widać, słychać, jak i czuć, jest po prostu typowa przemysłówka. I nie da się tutaj zahamować procesów produkcyjnych wielu zakładów koło. Ale mieszkańcy to odczuwają. Przedmówca powiedział o smogu. To tylko takie hasełko, ale gdzie jest zakłócenia, że tak powiem, decybelowe, prawda, głosu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego czekamy z utęsknieniem,
na odpowiedź, bo rzekomo ona ma być. Widzicie Państwo, słyszycie Państwo, jak mieszkańcy słuchają, bo rozmawia z tym rzeczy. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź pana prezydenta, bo obiecał w okresie wyborczym, pan prezydent już się pochylił, prawda, że odpowie mieszkańcom w tym tygodniu i spotkamy się tutaj jeszcze raz ponownie. Zobaczymy, jakie będzie stanowisko. Mnie się wydaje, że można sporo doradzić, sporo pomóc mieszkańcom, trzeba tylko dobrej woli. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Szanowni Państwo, jest Was dzisiaj tu z mediów niewiele. Ja bardzo apeluję do pana dyrektora Montusiewicza, jak również i do pana prezesa Dekerta. To wstyd, że dzisiaj tego nie przekazujecie. To jest ewidentna sprawa prospołeczna, a wy, media, jesteście od tego. Jeżeli trzeba będzie, ja zaproszenia będę donosił wam osobiście. Dziękuję serdecznie. Jeszcze pani Anna. Dzień dobry, nazywam się Anna Dolecka i jestem mieszkanką ulicy Granadierów. Moje kandydowanie wzięło się właśnie z tego wszystkiego, o czym Państwo przed chwilą usłyszeli. Ten hałas, ten smród, w ogóle nie można tu stać, nie można tu żyć. To stąd właśnie zaczęło się chodzenie po urzędach, które notorycznie mają nas w nosie, odpisują albo nie. Jeżeli nie napiszemy do urzędów centralnych, to urząd gminny lub miejski ma to gdzieś, nawet nie odpowie, ewentualnie napisze całą stronę paragrafów i jedno zdanie odpowiedzi, że jest nieuzasadniona skarga. Niestety z urzędów centralnych dostajemy odpowiedzi, które mówią wyraźnie, że nasze skargi są uzasadnione i powinny być rozpatrzone. No niestety tak się nie dzieje. Nasze pisma do prezydenta miasta pozostają bez odpowiedzi. Spotykaliśmy się kilkakrotnie z prezydentem Szymczykiem. Niestety, prezydent Szymczyk po prostu nas tylko hamował, żebyśmy nic więcej nie robili. Ja wam pomogę, ja coś tam dla was zrobię, ale poczekajcie, poczekajcie. No i to tak trwało do dnia dzisiejszego i do tej pory nic nie jest zrobione. Poza tym ochrona środowiska nasza. Lubelska ochrona środowiska nie widzi tu żadnego problemu. Natomiast centralna już widzi i ostatnio nawet odezwała się do nas wojewódzka ochrona środowiska, która zrobiła pomiary, no i okazało się, że warunki glebowe tutaj w tym miejscu przekraczają wszelkie normy, nie tylko dla dzielnicy przemysłowej. Także reasumując, my jesteśmy tutaj traktowani jak urządzenia przemysłowe. Ludzi tutaj nie ma, bo Urząd Miasta nie chce o tym słyszeć, nie chce o tym wiedzieć. A zużyte urządzenia przemysłowe, no to się utylizuje, więc chyba i nas to czeka. I taka jest puenta tego wszystkiego. Dziękuję. Szanowni Państwo, skorzystamy z okazji również, bo nie tylko wiemy, jak ten problem rozwiązać, problem mieszkańców bloków przy ulicy Grenadierów, ale również jak wyeliminować do zera niską emisję. Do zera z gazów i z pyłów, i tu przykładem jest pan Henryk Zagórny i jego rozwiązanie, które nie znalazło zainteresowania ze strony Urzędu Miasta. To jest kolejna sytuacja, w której mieszkańcy przychodzą, wiedzą, jak rozwiązać problem, podobnie jak mieszkańcy bloków, przy których się spotkaliśmy, tak przychodzi inny mieszkaniec z rozwiązaniem problemu, który nas nurtuje coraz mocniej i również w tym zakresie nie znajduje ani zrozumienia, ani zainteresowania. Oddaję głos panu Henrykowi i jego wynalazkowi. Nazywam się Zawarczyny, to jest innowacja 21 wieku, mimo że już ma ponad 20 lat to urządzenie, ale niestety nie ma zainteresowania, ponieważ władcy nasi, nie tylko w Polsce, ale już w ogóle na świecie, nie chcą, żeby takie rozwiązania były prosperowane i po prostu montowane. Ze względu na węgiel, na ropę naftową, gaz i wszystkie inne, jakbyśmy tego typu kieszeń, które jakbyśmy dobrze, jakbyśmy płatne i dochodowe narzędzia. To rozwiązanie jest zasilane energią elektryczną albo z PGE, na przykład jak u nas w Polsce, lub bateriami słonecznymi. Jest to najmniejszy chyba piec, który widziałem na świecie, który porówna to z węglowym czy gazowym, no to nie ma porównania. Ten piec zasila, ten akurat zasila o taki blok, jak tutaj obok stoimy, to jest około 800 metrów kwadratowych.
można zasilać jeszcze większe bloki, można całe miasto zasilać. Można zlikwidować wymiennikownie cieplne na osiedlach i po prostu zasilać prądem, nie rurami jakimiś, które po całych miastach są rozciągnięte tysiące kilometrów. A na przykład taki wymiennikownik, go znam dokładnie, to są tysiące kilometrów wężownic, rurek, którymi płynie woda i ogrzewa bloki. A to jest rozwiązanie na miarę XXI wieku. Takie wielkie urządzenie. Ale zainteresowanie jest zero. Ekologia? Lepiej jakbyśmy węgiel spalać w piecu i dotacje dawać. Nowe piece są promowane przez profesora w Krakowie. Oglądałem w telewizji i na koniec mówił o węglu, że jest szkodliwy i tak dalej, że smog, te dalej, a na koniec oferował piątej generacji piece węglowe. To jest w ogóle szczyt. Ja nie rozumiem w ogóle takiego podejścia. Tyle mam. Jak ktoś chce taki piec zainstalować sobie, czy w mieszkaniu prywatnym, czy w domku jednorodzinnym, nie ma problemu. Jest do kupienia takiego urządzenia. Dziękujemy bardzo. A może jeszcze o takie zdjęcie o pan zrobił? Tak, jakby państwo mogli wszyscy stanąć jakoś. Wszyscy stanie, tak, ale może nie na tym flanku, tylko na tej bloku. Zielony Lublin i... Z tamtej strony. No, a z tyłu Zielony Lublin. To jest taki blok zasilał. To jest urządzenie zabezpieczające. Razem to ja. Państwo bliżej razem. Niżej panem, bo za skupmy się. Pani bardziej tutaj. Wyżej, jakby można, bo nie widać tak. Całego napisu. Bane, tak. I wyżej napis. Jeszcze wyżej. Wyżej napis. Dobra, chyba dam się okej. Dziękujemy. Pana nie wierzy, że ja mam zero udział w tym kontekście. Tak? A co filmuje? No ale my... A czy ja kamera jej, czy spórność, ustawowa spórność państwowa? Tak jest. Jeżeli mam taką prośbę... Do zobaczenia, proszę państwa.